Taram! Dzień dobry, witamy Was serdecznie w programie Gram TV. Przez cały tydzień siedzieliśmy i graliśmy po to, aby pokazać Wam gry. Zobaczcie, co dla Was mamy. Dzisiaj zobaczycie nową wersję Mrocznego Mesjasza na Xboxa. Mamy też coś dla miłośników ostrej akcji, Painkiller Overdose. Pokażemy Wam również kultowe Lost Planet, tym razem na PlayStation 3. Wygląda na to, że to już koniec wojny HD-DVD kontra Blu-ray. Podobno twórca formatu HD-DVD poddał się i odpuścił, w związku z czym cały tort zgarnia Blu-ray. Cieszy się z tego przede wszystkim firma Sony, która właśnie na ten nośnik postawiła, produkując swoje PlayStation 3. Ale z drugiej strony jest Microsoft, który teraz musi wymyślić jakiś napęd Blu-ray do swojego Xboxa 360, żeby po prostu nie zostać w tyle. Z drugiej strony jest napęd HD-DVD do Xboxa, który jeszcze niedawno kosztował około 1000 zł, a teraz będzie można go kupić za grosze. Tylko po co? Już za tydzień w Gram TV zobaczycie recenzję Unreal Tournament 3, jednego z najszybszych FPS-ów w historii, nastawionych na rozgrywkę online. Posiadacze PC-tów zagrywają się w tę grę od grudnia, właściciele PlayStation 3 stosunkowo od niedawna, bo od końca lutego, natomiast ci, którzy mają Xboxy 360, będą musieli się uzbroić w cierpliwość i zaczekać do maja. A muszę przyznać, że jest naprawdę na co czekać, bo jest to jatka, jakiej dawno nie było. Gra została stworzona na tym samym silniku graficznym, co słynne Gears of War, a więc wygląda przepięknie. Jeśli chodzi o samą rozgrywkę, to kampania dla jednego gracza jest tutaj szczątkowa. Opiera się na walce z botami, a więc tak naprawdę tylko udaje tryb multiplayer. Mamy do dyspozycji cały wachlarz giwer, pojazdów, których nie sposób teraz wymienić. Jest coś na kształt teletransportera, który pozwala nam teleportować się z miejsca na miejsce, a także deskolotka, taką jak Marty McFly poruszał się w drugiej części Powrotu do przyszłości. Więcej szczegółów już za tydzień w recenzji. Twórcy Guitar Hero zmieniają nieco kierunek rozwoju. Zamiast wydawać kolejne części z coraz mniej znanymi piosenkami, coraz mniej znanych artystów, postanowili wydać edycję Guitar Hero poświęconą tylko jednemu zespołowi. Na początek padło na Aerosmith. W sieci jest już kawałek Dream On, który promuje to wydawnictwo. Od jego popularności, od sprzedaży pełnej wersji gry Guitar Hero Aerosmith zależy, czy twórcy pójdą w tę stronę. Bo jeśli tak by się stało, to już możemy trzymać kciuki za Guitar Hero Metallica, Guitar Hero Iron Maiden i na przykład Guitar Hero Red Hot Chili Peppers. Ktoś kiedyś słusznie zauważył, że najwięcej miłośników Gwiezdnych Wojen jest wśród graczy komputerowych i na odwrót. Nic więc dziwnego, że każda nowa gra stworzona w świecie Star Wars cieszy się ogromną popularnością. Tym jednak razem napięcie przedpremierowe jest jeszcze większe, ponieważ gra Star Wars Force Unleashed robi niesamowite wrażenie, wygląda rewelacyjnie, zapowiada się bardzo dobrze, no i bardzo innowacyjnie. Moc została wreszcie ujarzmiona. I nie na żarty, nasz bohater posiada wszystkie największe zdolności znane rycerzom Jedi, ale on sam nie jest Jedi, tylko jest Sith, czyli stoi po ciemnej stronie mocy. A to oznacza, że jego mentorami będą sam Lord Darth Vader, i Imperator Palpatine. W trakcie gry przemierzymy wiele lokacji, których nie było w trylogii, w żadnej z obu trylogii Gwiezdnych Wojen. Na przykład znajdziemy się na planecie, z której wywodzi się Chewbacca rasy Wookiee. Zrób Chewbaccę. Dziękuję. Albo odwiedzimy fabrykę TIE Fighterów. Jeśli tylko macie jedną z konsol, to zachęcam do śledzenia daty premiery Star Wars Force Unleashed, bo ta gra warta jest Waszej uwagi. Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich tych, którym wydaje się, że mogą i będą tworzyć gry. Firma Intel udostępnia 2 z 3 elementów silnika Havok za darmo. Płatny pozostanie tylko moduł ułatwiający tworzenie sztucznej inteligencji w grach. 2 pozostałe elementy Havoka, czyli animacja i fizyka, zostają darmowe, zostają udostępnione. Intel mówi, że robi tak specjalnie po to, by polepszyć jakość gier, byle tylko nie stało się odwrotnie, by jakość nie zmieniła się w ilość. Minęły 2 lata od premiery PC-owej wersji Dark Messiah of Might and Magic. Mimo kilku niedociągnięć i niespełnionych obietnic, gra zdobyła przez ten czas ogromną popularność również wśród polskich graczy. Niestety wersja konsolowa może nie mieć tyle szczęścia. Dark Messiah of Might and Magic w nowej wersji, dookreślony pod tytułem Elements, wylądował właśnie na konsoli Xbox 360 i jest doskonałym przykładem, jak nie powinno się robić konwersji. Sterowanie, które jako tako sprawdzało się na PC-cie, w nowej wersji jest nieznośne.
Postać porusza się niezdarnie, przez co bardzo trudno jest ją wyczuć. Nie wspominając o zbyt długim zasięgu miecza i jeszcze dłuższym zasięgu skoku. To wprowadza do sekwencji zręcznościowych element przypadkowości, który psuje zabawę. Na konwersji ucierpiała również grafika. Tekstury są płaskie jak stół i brzydkie jak stary dywan. Do tego wszystko zostało utrzymane w bladej tonacji kolorów, która męczy niejakością po kilkudziesięciu minutach grania. Co gorsza, kiepskiej oprawy nie da się nijak usprawiedliwić. Wydany pod koniec zeszłego roku The Orange Box udowodnił, że silnik graficzny Source wcale tak bardzo się nie zestarzał. To twórcy Mrocznego Mesjasza nie potrafią go dobrze wykorzystać. Tytułowych nowych elementów nie dodano zbyt wielu. Zmieniono układ niektórych etapów, stworzono nowy inwentarz i rozszerzono tryb multiplayer. To za mało, by zainteresować się grą, jeśli mieliście już do czynienia z wersją komputerową. Dark Messiah of Might and Magic Elements próbuje się bronić niezłą fabułą, kontrowersyjnymi postaciami, hollywoodzkim stylem narracji i wciągającą akcją. Fanów gier fabularnych ucieszy możliwość wyboru jednej z czterech klas postaci, a także opcja wykorzystania jednej z wielu strategii podczas walki. Wraz z podstawowymi czarami i prostym schematem rozwoju bohatera, Dark Messiah może pretendować do miana gry action RPG. Nie dajcie się jednak zwieść. Elementy RPG są tu tylko dodatkiem. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak ostrzec was przed tym tytułem. Dark Messiah of Might and Magic w wersji na konsolę polecamy tylko bardzo zdeterminowanym. Jeden tytuł na półce więcej nie zaszkodzi. No chyba, że na tej półce zabraknie miejsca, to wtedy Dark Messiah of Might and Magic Elements wypada z niej pierwszy. Game Developers Conference przyznała swoje nagrody. To takie nietypowe wyróżnienie, bo przyznawane twórcom przez twórców. Niespodzianek nie było. Trzy nagrody zgarnął Bioshock, po jednej Crackdown, Zelda i Crysis. Nas jednak cieszy fakt, że ex aequo z Bioshockiem trzy wyróżnienia dostała minigra Portal. Bardzo innowacyjna, logiczna produkcja z widokiem z oczu bohatera, która miała być tylko rodzynkiem w cieście zwanym The Orange Box, a okazała się jego najlepszym elementem, a oprócz tego najbardziej innowatorską produkcją roku. Jeszcze nigdy w historii gier zima nie była tak sroga i mroźna jak w Lost Planet. Jako pierwsi przed rokiem przekonali się o tym posiadacze Xboxów 360, a chwilę później wszyscy pecetowcy. Przygodę na skutej mrozem i pokrytej śniegiem planecie jako ostatni przeżyją właściciele PlayStation 3. Mimo że port tej gry na ich konsole ukazał się dopiero teraz, nie będą zawiedzeni, bo Lost Planet to tytuł z najwyższej półki. Naszym zdaniem warto byłoby na niego czekać choćby i dwa lata, bo obok takiej jatki po prostu nie można przejść obojętnie. Lost Planet to strzelanina z widokiem zza pleców bohatera, w której wcielamy się w niejakiego Wayne'a. Gość stracił pamięć, a na dodatek musi pomścić śmierć swojego ojca. Zanim upora się ze swoimi niepozałatwianymi sprawami, będzie musiał przejść długą i trudną drogę. Tyle w kwestii fabuły, bo ona nie jest tu najważniejsza. W wykonaniu zadania przeszkadzać nam będą akridy. Gargantuicznych rozmiarów potwory, wyglądem przypominające przerośnięte owady, a także zamieszkujący planetę autochtoni. Z tą całą watachą wrogo nastawionych nam ludzi i stworzeń nie poradzilibyśmy sobie przy pomocy zwykłego karabinu. Na szczęście w okolicy nie brakuje porzuconych maszyn kroczących, tak zwanych mechów, za których sterami możemy usiąść. Często dopiero wówczas mamy jako takie szanse na ujście z życiem. Ratowanie się ucieczką w Lost Planet nie ma jednak większego sensu. Nawet najbardziej pokojowo nastawieni gracze będą musieli tu pociągać za spust. Z ciał pokonanych wrogów wypadają wiązki energii, bez której nasz bohater na trzaskającym mrozie nie przeżyłby 5 minut. Lost Planet, jak na grę produkcji Capcomu przystało, nie należy do najłatwiejszych. Walki z gigantycznymi potworami, które staną nam na drodze, nie raz będziemy musieli powtarzać. Nie jest to jednak aż tak frustrujące, by odłożyć pada na bok i wyłączyć konsolę. Zrobicie to dopiero wtedy, gdy ukończycie całą grę. Jesteśmy przekonani, że wciągnie ona was bez reszty. Gra ani ciut się nie zestarzała. W rok po xboxowej premierze przeszedłem ją z takim samym zapałem. Polecam. Lost Planet na PlayStation 3, no. Nic, tylko czekać, aż na Playu pojawi się Bioshock. Posiadacze PlayStation 3, Xboxów 360 i PC-tów już grają w grę Lost Zagubieni, bazującą na słynnym serialu telewizyjnym. Póki co tylko posiadacze Nintendo Wii są pokrzywdzeni i nie mogą odkrywać tajemnic, nowych tajemnic dotyczących serialu.
Jest szansa, że to się zmieni. Główny producent gry z firmy Ubisoft, Gadi Pollock, z którym rozmawialiśmy w Londynie, stwierdził, że oczywiście, że Lost może ukazać się na Wii, ale jest to uwarunkowane od tego, jak gra poradzi sobie na innych platformach. W lutym w Warszawie odbyła się konferencja firmy CD Projekt. Pojawiło się wiele interesujących informacji, już teraz chcemy wam je sprzedać. Wiedźminem udało nam się wejść do światowej pierwszej ligi, jeśli chodzi o tworzenie gier komputerowych. No i zamierzamy tam pozostać na dłużej i umocnić swoją pozycję. Żeby to osiągnąć, tak naprawdę potrzebujemy jeszcze więcej wiedzy, jeszcze więcej doświadczenia i jeszcze więcej ludzi pełnych entuzjazmu. W tym celu do rodziny firmy CD Projekt dołączył jeszcze jeden zespół twórców. Dołączyła firma Metropolis Software. Wiedźmin okazał się tak wielkim sukcesem, że firma CD Projekt postanowiła nie spoczywać na laurach i zająć się produkcją kolejnych gier. W tym celu nawiązała współpracę z firmą Metropolis. Jest z nami prezes tej firmy, Grzesiek Miechowski. Grzesiek, powiedz nam, czym będziecie się zajmować z CD Projektem i jaki tytuł przygotowujecie? Będziemy zajmować się cały czas dokładnie tym samym, czyli robieniem gier. W tej chwili robimy naszą następną grę, nazywa się Day. No, nasze cele są dokładnie tak samo ambitne jak te, które towarzyszyły Wiedźminowi, czyli chcemy zrobić grę, która będzie kolejnym wielkim hitem z Polski po Wiedźminie. CD Projekt to przede wszystkim marketing i publishing, czyli wydawnictwo gier. I myślę, że to są najsilniejsze strony tej firmy. Jeśli chodzi o publishing, no cóż, wydaliśmy już ponad 300 gier, więc to mówi samo za siebie. Efekty naszej pracy najlepiej było widać w tamtym roku przy Wiedźminie. Wypłynęliśmy na szerokie wody światowego biznesu gier. To znaczy nie jesteśmy już producentem czy wydawcą z Polski. Jesteśmy w tej chwili częścią światowego rynku gier. To jest doświadczenie, którego nabraliśmy tak naprawdę dzięki Wiedźminowi. CD Projekt dzięki Wiedźminowi pojawił się w miejscach, w których do tej pory polskie gry i polskie firmy tak naprawdę się nie pojawiały albo pojawiały się bardzo rzadko. Nagle okazało się, że Wiedźmin jest recenzowany przez największe serwisy branżowe jak IGN czy GameSpot. To wcześniej zdarzało się bardzo, bardzo sporadycznie, a tutaj nagle produkcja z Polski jest światowym hitem. Mamy doświadczenie w sprzedawaniu gier. Współpraca z wydawcami, negocjacje z wydawcami, współpraca z wydawcą to jest trudny kawałek chleba. To wszyscy deweloperzy na świecie powiedzą, że to nie jest łatwe. My wiemy, jak to się robi. Nam współpraca z Atari dość dobrze się ułożyła. Robimy głównie gry akcji, to jest nasza specjalizacja. Jesteśmy wielkimi fanami gier akcji. Pod to mamy też zbudowaną, rewelacyjną technologię. Rozwijamy ją od roku 99 czy 2000, już dokładnie nie pamiętam. Można ją śmiało nazywać technologią Next Gen, która pozwala robić gry rewelacyjnej jakości z doskonałą grafiką i również na konsole nowej generacji. Technologia Metropolis już w tym momencie supportuje konsole. To tak naprawdę przyszłość. Przyszłość rozrywki, przyszłość grania wszystkich graczy na świecie. To jedyny dobry kierunek. Przyłączenie Metropolis do CD Projektu i połączenie ich ogromnego doświadczenia w produkcji gier wraz z doświadczeniem CD Projektu w dystrybucji i w marketingu, no stworzy taką małą bombę atomową. Painkiller to bez wątpienia jedna z jaśniejszych gwiazd w arsenale naszych rodzimych gier komputerowych. Bardzo udana strzelanka zapewniła 5 minut sławy polskiemu studiu People Can Fly. Przez 4 lata, jakie minęły od premiery, zdążył się zmienić producent Polaków, zastąpili Czesi z Mindware Studio. Ale niestety emigracja za południową granicę nie wpłynęła na wyraźną poprawę samej gry. Nowy Painkiller to tak naprawdę ciągle ten sam program, tyle że 4 lata starszy. Pierwsze wrażenie, jakie ogarnie większość graczy po rozpoczęciu kampanii, to uczucie permanentnego déjà vu. Oprawa graficzna nie zmieniła się praktycznie w ogóle. Tekstury, wygląd większości postaci i plansz żywcem przypomina wszystko to, co widzieliśmy w pierwszej części. Gdyby nie Belial, Heros, półdemon, półanioł, przemierzający piekielne czeluście w zastępstwie Daniela Garnera, moglibyśmy odnieść wrażenie, że dystrybutor próbuje drugi raz wcisnąć nam ten sam produkt.
Akcję osadzono w okresie poprzedzającym wydarzenia znane z oryginału, a cała zabawa tradycyjnie toczy się głównie wokół masowej eksterminacji napotkanych demonów. Kosmetyczne zmiany w grafice to nie jedyny problem Overdose. Żadnych fajerwerków nie doszukaliśmy się również w oprawie muzycznej. Painkiller Overdose byłby znakomitą kontynuacją, gdyby ukazał się jakieś 3 lata temu. Dzisiaj gra po prostu nie wytrzymuje konkurencji Crysisa czy Bioshocka. 16 poziomów rozdzielonych pomiędzy 3 akty, kilka nowych broni oraz dobrze pomyślana fabuła to trochę za mało jak na początek 2008 roku. Gra powinna trafić do fanów oryginalnego Painkillera, choćby ze względu na sentyment. Trudno jednak oczekiwać, by stała się czymś więcej niż ciekawostką jednego weekendu. Painkiller Overdose to shooter totalny, 100% akcji, czysta adrenalina. Jednak przy całej naszej sympatii do tego tytułu musimy was ostrzec. Painkiller Overdose to emeryt. Nie ma się co równać z dzisiejszą konkurencją w postaci na przykład Crysis. Premiera GTA 4 w kwietniu, a my już teraz wiemy, że to nie koniec epopei pod tytułem GTA. Już w sierpniu pojawi się pierwszy dodatek, który będzie nazywał się Episode 1, co z kolei wskazuje na to, że możemy mieć do czynienia z serialem. Ile będzie epizodów, ile będą kosztować i co będą oferowały, tego nie wiemy. Nie mamy jednak nic przeciwko temu, by mieć stały dopływ GTA. Oczywiście, o ile czwórka okaże się wielkim sukcesem. Dzisiaj mamy dla was strategię kompletną, totalną, jak wskazuje sam tytuł, Total War. Dzisiaj Rzym, czyli Rom Total War, taki jest pewny tytuł tej gry. Chodzi o to, że ostatnio pojawiła się w sklepach antologia, więc gra plus 2 dodatki w jednym pudełku. Pierwszy dodatek to Barbarian Invasion, drugi to Aleksander. Kto mniej więcej interesuje się trochę historią, już mniej więcej domyśla się, czego dotyczą. Wątek historyczny jest tu nie bez znaczenia. Jeśli macie braki w historii, możecie je nadrobić, grając w Rom Total War. Mamy tutaj na przykład takie wydarzenia jak wojny punickie, czy chociażby powstanie Spartakusa. Spartakus to też z dziurą w brodzie, którego grał Kirk Douglas. Wszystko odwzorowane jest z największą dbałością o szczegóły, łącznie z dziurką w brodzie Spartakusa. Akcja gry osadzona jest, że tak powiem, od minus 274 roku, czyli przed naszą erą, do 14 roku na plusie, czyli po prostu naszej ery. My możemy was przekonywać godzinami, ale wystarczy, że powiemy, że w 2004 roku ta gra została strategią roku. I to nie według nas, ja Żąbków dwóch, tylko według takich portali jak GameSpot, jak GameSpy czy IGN. Tak więc jeżeli nie graliście, to zagrajcie, a jeśli oglądacie program Gram TV w tym momencie, to macie ogromne szczęście, bo już teraz możecie Rom Total War antologię wygrać od nas. Wystarczy odpowiedzieć na jedno pytanie. Jaką grę akcji tworzy w tym momencie, już niedługo wyda, firma Creative Assembly, która stworzyła właśnie strategię z serii Total War? Odpowiedzi na konkurs wysyłajcie na mail konkurs@gram.pl. W tytule maila wpisujecie Rom Total War, a nazwisk zwycięzców szukacie w internecie, oczywiście na www.gram.pl. Kolejna plotka staje się prawdą. Mass Effect na PC-ty to fakt. Gra w ulepszonej wersji ukaże się w okolicach wakacji. Wiadomo, że BioWare wprowadzi kilka udoskonaleń. Poprawiono interfejs, dodano wysoką rozdzielczość i jeszcze jakąś minigierkę. NBA 2K i NBA Live. Za sprawą tych dwóch serii rynek wirtualnej koszykówki został wypełniony po brzegi. Na trzeci tytuł przynajmniej na razie nie ma miejsca, o czym próbując sił w koszykarskiej materii boleśnie przekonali się programiści z Sony. Ich NBA 07 okazało się porażką totalną. Twórcy zamiast podwinąć ogon i kosza sobie odpuścić, po roku uraczyli nas kolejną grą NBA 08. Mówiąc, że znów mamy do czynienia z klęską na całej linii, bylibyśmy zbyt surowi. Aż tak źle nie jest. NBA z ósemką w tytule to po prostu średniak nad średniakami, dla którego nie warto tracić czasu. Co z tego, że są licencje? Że akcje kończą się efektownymi wsadami i teoretycznie wszystko jest na swoim miejscu. Graczy, którzy zetknęli się z serią 2K, czy nawet NBA Live, tym się nie kupi. Za sprawą mnogości trybów, rozwiązań i przede wszystkim gameplayu, oba tytuły poprzeczkę postawiły bardzo wysoko, a w każdym razie za wysoko dla panów z Sony. W pierwszej lidze nie ma miejsca dla programistów, którzy nie zauważyli, że w ich grze piłka przenika przez zawodników. Nie chcemy takich rzeczy oglądać, nawet w najwyższej z możliwych rozdzielczości 1080p. Inna sprawa, że w NBA 08 niewiele jest do oglądania. Niespecjalnie jest też co robić. Prowadzenie drużyny w roli menadżera, wypisywanie czeków i kupowanie zawodników w oknie transferowym nie wywołuje wypieków na twarzy. Powód? Prozaiczny. Konsola nie potrafi się targować.
Sprzedać możemy każdego leszcza, a i gwiazdy bez oporów dołączają do naszej drużyny. Oprócz klasycznych spotkań ligowych czy meczów na szczycie wschód-zachód, możemy się relaksować przy minigrach. Tych jest jak na lekarstwo, ale potrafią one dostarczyć rozrywki. Konkurs rzutów za trzy to już klasyk. Do tego dochodzą tak zwane skill challenge, w których ważna jest szybkość, zwinność i celność. Oraz mecz na jeden kosz, w którym liczą się punkty zdobyte z określonej pozycji. Musimy przyznać, że właśnie ten rodzaj rozgrywki wciągnął nas najbardziej, a to niedobrze. Minigry powinny być dodatkiem, a nie atutem tytułu. Tych NBA 08 niestety nie ma.